Słuchasz podcastu TalksLaw, organizowanego przez Koło Naukowe Slawistów na Uniwersytecie Warszawskim. Masz na imię Marcin, na drugie masz Ilia. Tak, na drugie mam Ilia, na pierwsze Marcin. Moja mama jest Polką, tata był Polakiem, ale urodził się w Grecji i był Macedończykiem. Przyjechał do Polski po wojnie. I jak to jest mieć takie dwa różne imiona? Bo Ilia, no teraz jest częściej spotykane, bo dużo ludzi z Ukrainy ma na imię Ilia, chociaż oni tego nie zdrabniają Ilko, bo ty w rodzinie jesteś Ilko, ale już poza rodziną jesteś Marcin. Moi rodzice chcieli mnie nazwać Ilia, ale w latach 60., kiedy się urodziłem, była taka lista imion, jakie można było nadawać dzieciom. Nie można było wybierać sobie dowolnych imion, tylko obcokrajowcy mogli nadawać imiona dzieciom spoza tej listy. I dlatego rodzice nazwali mnie Marcin, a na drugie już dali imię Ilia. Po bracie mojego ojca, czyli po którychś moich stryjków, których nie znałem, bo zginęli właśnie w czasie tej wojny. Miałem dwa imiona, ale to imię Marcin to było takie oficjalne. Nikt tak do mnie nie mówił. Bo cała rodzina i wszystkie dzieci w przedszkolu i w szkole podstawowej mówili do mnie Ilko. I nawet lubiłem to imię, ale ono było dziwne, bo wtedy ludzie się tak nie nazywali. W drugiej klasie się chodziło na basen i miałem na czepku, każdy miał napisane imię, żeby ratownik mógł odróżniać. I ten ratownik specjalnie mnie nie lubił, mówił ty Ilko. I tam mnie podtapiał nawet, jako takiego dziwaka. I też było tak, że dużo ludzie przekręcali to imię, z czego cieszył się mój brat, bo mnie oczywiście dokuczał. Jak tylko ktoś przekręcił moje imię, to od razu mnie tak zaczynał nazywać i bardzo się z tego cieszył. Na przykład zapisałem się na angielski w szkole podstawowej i tam pani mnie nazywała Ilkon. I wszystkie dzieci z angielskiego mnie nazywały Ilkon. I też widziałem, że jak ktoś dzwoni i chce z Ilkonem rozmawiać, no to wiedziałem, że to któryś z kolegów z angielskiego. A znałeś wtedy jeszcze jakieś osoby, które by miały takie wyjątkowe imię, bo teraz to jest dosyć naturalne, że te dzieci się nazywają tak oryginalnie. Nie, nikt się tak nie nazywał. A jeszcze jak w szkole był matematyka i się pojawił iloraz i iloczyn, to też mnie tak nazywano. Iloraz, iloczyn, ilkon, różnie. Irek, oczywiście mój brat używał tych wszystkich imion w stosunku do mnie. A teraz lubisz to imię? Lubię, zawsze lubiłem, ale też właśnie też jest ten plus, że osoby z liceum, ze studiów i z pracy mówią do mnie Marcin, a najbliższa rodzina i koledzy z dawnych lat mówią do mnie Ilko. A to nie jest właśnie jakieś trochę rozwarstwienie? Jakby się miało dwie tożsamości? No trochę tak. Że w rodzinie istniejesz jako jedna osoba, a poza rodziną już jako ktoś inny. Przyzwyczaiłem się i nawet to lubię. Ale też sam nadałem dzieciom zwykłe polskie imiona, bo nie chciałem, żeby się miały, że tak powiem, jakieś nieprzyjemności z tego powodu, że mają dziwne imię. Więc mają takie, że można, nie wiem, i za granicą. Gosia, Marcin, Ola, Tomek. Nie ma tą on, ci, zi. Także mogą funkcjonować wszędzie z tymi imionami. A jak to się stało, że twój tata się znalazł w Polsce? Mój tata, który urodził się w Grecji, jak był mały, wybuchła tam wojna domowa. Macedończycy, to była mniejszość narodowa w Grecji, wysłali swoje dzieci ze względów bezpieczeństwa do innych krajów. Mój tata przeszedł z innymi dziećmi granicę między Grecją a Jugosławią. Później znalazł się w Rumunii, a później trafił też przez przypadek do Polski. A ten przypadek był taki, że jak jechał pociągiem i wysiadł, żeby nabrać wody na stacji, gdzie pociąg się na chwilę zatrzymał. Jak nabierał wody, to pociąg już odjechał. I tam stał na tej stacji, jechały też dzieci pociągiem. I wsiadł do tego pociągu, a pociąg jechał do Polski. I tak trafił do Polski. Tu nauczył się języka, nie wiem ile on miał, 11 lat, jak to przyjechał, coś takiego. W każdym razie był jeszcze mały, skończył szkołę, studia, ożenił się z moją mamą. I mówił czysto po polsku, praktycznie bez żadnego akcentu, w przeciwieństwie do swoich kolegów, którzy też znaleźli się, czy Grecy, czy Macedończycy w Polsce. Oni mówili, no już z takim akcentem, po pierwsze zawsze spędzali czas ze sobą, może byli też trochę starsi od niego i już nigdy nie mówili tak po polsku, że to było nie do odróżnienia, że on nie pochodził z Polski.
On nigdy nie utrzymywał długo kontaktów z innymi dziećmi z Grecji, raczej z Polakami, dlatego może się też nauczył szybko i czysto mówić po polsku, a później przyjął też obywatelstwo polskie. A wiesz, dokąd jechał ten pierwszy pociąg? Nie wiem, chyba do Jugosławii z powrotem, z Rumunii do Jugosławii. Czyli on już się dobrze musiał czuć w Polsce, skoro tak szybko się tutaj wtopił w towarzystwo, nauczył się języka. Chciał się trzymać z Polakami, ożenił się z Polką. Tak, zdecydowanie mu się podobało, ponieważ zawsze opowiadał, że przeżył straszny głód w Rumunii. To były czasy, kiedy, no powojenne, lata 40., koniec lat 40., gdzie było naprawdę mało jedzenia. Twierdzi, że jadł tam liście czy kwiaty z drzew, że był bity w tej Rumunii. Źle traktowano te dzieci z domu dziecka, bo on mieszkał w domu dziecka w Rumunii, w Polsce też w domu dziecka. A mówi, w Polsce pierwszy raz się najadł dosyta. I też mi to opowiadał, bo zawsze przez całe życie jadł łapczywie. Bardzo szybko i tak, że tak powiem, z apetytem dużym. I zawsze się pytałem, tato, dlaczego tak szybko jesz? Przecież nikt się nie zabierze. To zawsze mówił, synku, ja straszny głód w Rumunii przeżyłem i to dlatego. Też było tak, że w Polsce mieszkał w Zagórzanach. Tam chodził do szkoły i poszedł do kina pierwszy raz. Był film, na którym ludzie siedzieli przy stole i jedli. I ktoś tam machnął w stronę kamery, taki gest jakby zapraszający do siebie. I mój tata z kolegą wstali z foteli i szli w stronę ekranu. Nauczycielka mówiła, gdzie wy idziecie? Oni mówią, no jak to? Wołają nas do stołu, żebyśmy z nimi zjedli. Nie odróżniał właśnie, że jest w kinie. Czyli Polska to był taki kraj dla niego, w którym pierwszy raz się poczuł bezpiecznie, zdecydowanie, ale też, że był zadbany. Tak, że już tak. Mu niczego tak bardzo nie brakowało jak wcześniej. Najadł się dosyta, dostał wykształcenie i nie chciał się wyprowadzać i nawet nabrał takich nawyków typowo polskich, że oprócz tej kuchni macedońskiej też preferował polskie jedzenie. Ale podobno jest tak, że imigranci wykazują cechy charakterystyczne dla ludzi kraju, do którego jadą, zanim tam pojadą. Podobno jest coś takiego. Że on już miał te cechy polskie, zanim w ogóle usłyszał o takim kraju jak Polska. Czyli jadł, nie wiem, wieprzowinę, ziemniaki, takie rzeczy, których tam u siebie raczej nie jadł. Kapustę, bigos, ogórki kiszone, tego typu rzeczy, grzyby zdecydowanie. A u siebie w Macedonii, no to bardziej papryka, fasola, zupa fasolowa. A chciał wracać do Macedonii? Miał w ogóle możliwość powrotu? Miał możliwość pojechania do Macedonii, która wtedy była Republiką Jugosławii. I tam Republika Macedońska cieszyła się autonomią, można było mówić po macedońsku, mieszkać i poziom życia też pewnie był wyższy niż w Polsce. Ale mój tata nie uważał tego kraju, Macedonii, czy teraz Macedonia Północna, jako swojej ojczyzny, ponieważ on się urodził w Grecji. Nie chciał tam wracać, bo to mówi, że to nie była jego ojczyzna. Te języki też się trochę różniły. Ta wieś, w której on się urodził, to leżała po prostu w północnej Grecji, a do Grecji nie mógł powrócić. I chyba też nie chciał. Tutaj się już zakorzenił. On był sierotą, ale miał też jeszcze jakąś rodzinę, która wyemigrowała do Australii. Tak, on nie był sierotą, bo rodzice zostali w Grecji. To znaczy, tu mieszkał w domu dziecka, ale moi dziadkowie mieszkali i żyli. Nawet przez kilka lat mieszkali w Polsce, w Bieszczadach. Ja tam jeździłem na wakacje w Bieszczady do dziadków, ale tu się jakoś nie odnaleźli i oni zamieszkali właśnie w Macedonii, w miejscowości Gostivar. I tam po prostu już mieszkali do końca swoich dni. A jak jeździłeś w Bieszczady do dziadków, to w jakim języku rozmawialiście? Nie pamiętam, była 3-latka czy 4. Oni krótko tu mieszkali, ale też jeździłem do dziadków tam do Gostivaru i pewnie mówiłem po macedońsku. To bardzo podobny język do polskiego, bo moi dziadkowie nie znali języka polskiego. Czyli można powiedzieć, że byłeś już dwujęzyczny od urodzenia? No jakimś tam podstawowym poziomie na pewno tak, ponieważ moi rodzice nas czasami tam zostawiali na tydzień czy na dwa z dziadkami, no i pamiętam, że z nimi rozmawiałem, ale w jakim języku to nie pamiętam. Ale podejrzewam, że to musiał być jakiś łamany macedoński, bo
bo oni prawie wcale nie mówili po polsku. A teraz, jak jeździsz do Macedonii, też byś się dogadał po macedońsku? Nie, teraz prawie wcale nie mówię. Dużo rozumiem, prawie wszystko, natomiast zupełnie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Mówię po rosyjsku, bo nauczyłem się w szkole, ale macedoński rozumiem, ale nie odpowiem po macedońsku. Mogę po rosyjsku mówić. Parę słów znam oczywiście, jakieś tam zdanie sklecę, ale rozmawiać na jakieś tematy to nie mogę. Ciebie ciągnie do Macedonii? Czujesz się w Uwielbiam. Połowie macedończykiem? Uwielbiam tam jeździć i czuję się tak, oczywiście. I przede wszystkim pogoda, krajobrazy. Jedzenie. Jedzenie zdecydowanie, zapachy. Pierwszy raz jako dorosła osoba pojechałem z całą rodziną do Grecji samochodem. Jechaliśmy tam bardzo długo, kilka dni. Pierwszy postój w Grecji, gdzieś koło Salonik. Zatrzymaliśmy się, żeby zatankować. I taki staruszek podszedł, żeby nam zatankować samochód. I on miał zapach taki, jak mojego dziadka był. I to taki zapach, którego nie czułem przez 30 lat, ale jak stanąłem koło niego, to od razu mi się przypomniał mój dziadek, który pachniał identycznie. Taki zapach starszego mężczyzny. I po prostu, nie wiem dlaczego to tak jest, ale ci Grecy jakoś tak samo pachną wszyscy. Może te właśnie zioła, czy te może składniki spożywcze, które jedzą, powodują, że mają charakterystyczny zapach. Ani przyjemny, ani nieprzyjemny, ale że tak powiem charakterystyczny. No właśnie, a jak się poczułeś na takie nagłe, zaskoczone wspomnienie? Że poczułeś zapach dziadka. No właśnie zapach mi przypomniał dziadka. To znaczy właśnie zatrzymaliśmy się po długiej jeździe samochodem, otworzyłem drzwi i to było takie pierwsze uczucie, że takie, nie wiem, było 35 stopni chyba, było bardzo gorąco. W samochodzie była klimatyzacja, więc jak otworzyłem drzwi właśnie, żeby zatankować, to pierwsze co mnie uderzyło, to ten straszny upał, tak buchnęło gorąco i ten właśnie zapach dziadka. Więc już się czułeś jak w domu. Tak. No i jeszcze to, że nie można było zapłacić kartą, co mnie zdziwiło, bo to była stacja Shell. Ale w tamtym czasie właśnie w Grecji wszyscy przyjmowali gotówkę. Nie wiem z jakich powodów. Karty nie były tam popularne. Czyli do Grecji też lubisz wracać. Bardzo. Grecja, Macedonia, Bułgaria. Bardzo. Bułgarię uwielbiam, tak. Bo twój tata też z Bułgarią miał jakieś... Miał kolegów z Bułgarii, tak, tak. Bo w Bułgarii też mieszkają Macedończycy. Języki są bardzo podobne. Bułgarzy nawet uważają Macedończyków za ten sam naród, nie za odrębny. No, są też mieszane małżeństwa. Także też jeździliśmy często do znajomego mojego taty, do Sofii. Znaczy często, no raz na 3 lata. A później jak mój tata umarł, to nawet kontynuowaliśmy tą znajomość. Z wujkiem Krsto, jak na niego mówiliśmy, nadal się kolegowaliśmy i odwiedzaliśmy go przy każdej okazji. Ja też miałem taki zawód, że jeździłem służbowo w te strony właśnie Bułgaria, Rumunia, Węgry i zawsze jak tam byłem, to nie wiem, 2-3 razy w roku, jak byłem w Sofii, to też zatrzymywałem się. Czyli ta macedońska migracja była i w Australii, i w Polsce, i w Bułgarii, a w Polsce znasz dużo Macedończyków? Tylko brata. Kiedyś powstało takie towarzystwo Macedończyków w Polsce. Mój tata był założycielem. Ono miało siedzibę w Gdyni czy w Sopocie. I ja się zapisałem i byłem członkiem. Być może nadal jestem. I byłem na zjeździe takiego klubu towarzystwa w Sopocie. No i tam poznaliśmy dużo Macedończyków i bardzo sympatycznie spędziliśmy czas. I to już byli i... że tak powiem, koledzy, koleżanki mojego taty i ich dzieci, czyli to drugie pokolenie. Z tym, że może to drugie pokolenie tych innych Macedończyków bardziej kultywowało te tradycje, czy mówiło biegle po macedońsku, a ja już nie. A tobie teraz nie zależy, żeby jakoś pielęgnować tę macedońską część? Nie. Tylko miejsce wakacji, spędzania wakacji. Bo twój brat chyba tam działa w tym towarzystwie. Nie, ale mój brat był nieco starszy, może też bardziej śmiały. I lepiej nauczył się języka i mówi po macedońsku, a ja jednak nie. Też było tak, że jak tam jeździliśmy, no to on już znał cyrylicę, bo był starszy, nie wiem, nauczył się w szkole. W szkole uczyliśmy się rosyjskiego, więc już umiał czytać te wszystkie komiksy. W Polsce nie było wtedy komiksów w latach 80., 70., bo to był socjalizm taki, nic nie było w sklepach.
A tam były jakieś kaczory Donaldy, tego typu rzeczy, tylko wszystko po macedońsku. I on sobie po prostu brał te komiksy i czytał, a ja po prostu nie rozumiałem tych liter, więc nie byłem w stanie. Ale teraz już byś umiał przeczytać. Tak, tak. No nie, no teraz rozumiem, jak ktoś mówi, nie wiem, po bułgarsku czy po rumuńsku, no to oczywiście rozumiem. Nic nie powiem, wstydzę się. Mówię bardzo słabo, więc... Może jakbyś się nie wstydził, to byś coś powiedział. Może że tak. Jest to jakaś bariera po prostu. Wolę mówić, nie wiem, właśnie po rosyjsku czy po niemiecku, no bo tych języków się nauczyłem w szkole. A może opowiesz, czym się zajmował twój tata, jak tutaj był? On pracował w zjednoczeniu. Kiedyś było tak, że tak jak teraz są firmy, no to kiedyś były przedsiębiorstwa państwowe, nie było prywatnych firm w Polsce i te przedsiębiorstwa państwowe podlegały pod zjednoczenia. Pod zjednoczenia. To była taka jakby no, takie wyższe w hierarchii zjednoczenie przedsiębiorstw. I mój tata pracował w Zjednoczeniu Przemysłu Kruszyw, Kamienia Budowlanego i Surowców Mineralnych, tak to się nazywało. Czyli podlegały mu jakieś kopalnie marmuru, granitu. Tego w Polsce jest dużo. Tym się zajmował, a dokładnie co on robił, to nie wiem. Chyba ustalał siatki płac. To nie było tak, że każdy w firmie zarabiał inaczej, jak teraz. Tylko było tak, że na tym stanowisku z takim stażem pracy pensja wynosi tyle, a tyle. I on układał te siatki płac, wynagrodzeń. Później przeniósł się do tak zwanej firmy polonijnej. Powstawały w latach 80. takie firmy z udziałem kapitału zagranicznego. No to już były takie jakby trochę prywatne. Zasadniczo takie zagadnienia ekonomiczne. A później stał się biegłym sądowym z zakresu ekonomii, wycen. I ostatnie lata, no to już pracował niezależnie, nie był zatrudniony, tylko był po prostu biegłym sądowym i tak się utrzymywał. Czyli zdobył dobre doświadczenie. Bardzo dobre. Miał dobre wykształcenie, dobrą pracę. Lubił pracować. Jak na tamte czasy to. A myślisz, że było mu jakoś ciężko? Jakby właśnie zostać takim obywatelem Polski? Czy on raczej w to wsiąknął tak naturalnie? Wsiąknął naturalnie i lubił jeździć na wieś do mojej mamy, do jej rodziców. Był bardzo lubiany. Był, można powiedzieć, patriotą, bo działał w Solidarności w stanie wojennym, podziemnej. Ale jedyny kłopot chyba, co miał, to było takie, mi się wydaje, w dziecięcym wieku oddzielenie od rodziców, bo on bardzo tęsknił za rodzicami. On miał trzech braci, wszyscy zginęli w czasie wojny, więc został sam, a nie widział ich przez długie lata. Dopiero już jak był dorosły, chyba jak skończył studia, to się z nimi dopiero zobaczył. I też na przykład jak pokazywał mi albumy, to na przykład na jednym zdjęciu stoi razem ze swoją mamą, czyli z moją babcią, ale jak mi pokazywał, to nie jest zdjęcie papierowe, znaczy jest jedno zdjęcie papierowe, ale mówi, ale to jest fotomontaż, zobacz, ja stoję zimą, jest śnieg, a moja mama stoi latem, zobacz, tu rośnie trawa. Po prostu sklejone zdjęcie z dwóch, bo tak bardzo chciał być na zdjęciu ze swoją mamą, a nie mógł, więc sobie zmontował. Chyba ta tęsknota za rodzicami zawsze tak w nim jakoś leżała, ale za krajem czy tam za ojczyzną to nie. Też nie wiedziałem, bo on się w szkole uczył języka greckiego, bo to był obowiązek, więc mówił po grecku. Ale ja w ogóle nie wiedziałem, że on mówi po grecku. Dopiero jak pojechaliśmy do Grecji i trzeba było rozmawiać, czy w restauracji, czy na polu namiotowym, się okazało, że on nagle mówi językiem, z którego nie rozumiem ani jednego słowa. A wcześniej nie słyszałem, żeby on choćby słowo powiedział po grecku w domu przez nie wiem, przez 20 lat. A tu nagle jedziemy do Grecji, a on po prostu zamawia lody, kupuje sobie gazetę, czyta ją i wszystko rozumie i czyta, a przecież to oni mają całkiem inne litery. To ile znał języków? Macedoński. Trzy? Macedoński, znaczy polski, tak? No. Macedoński i grecki, no to tak biegle i po niemiecku trochę mówił, całkiem nieźle i chyba tyle. Trochę po włosku się nauczył, ale to sam ze słownika. Ale ty teraz też rozumiesz dużo języków. To chyba jest tak, że z wiekiem po prostu się rozumie więcej. Bo jak się zna kilka języków, to już się można domyślić znaczenia. Jeśli chodzi o rozumienie, to faktycznie jest tak, że łatwiej zrozumieć. Albo nawet pokazać. W każdym razie dogaduje się, o tak. Czy rękami, czy gestami, czy miną. Przecież wiemy, że się komunikujemy też niewerbalnie. No tak, ale to też wymaga pracy i jakiegoś talentu. No bo znasz
Znasz macedoński, rozumiesz, bułgarski, rozumiesz, rosyjski, niemiecki, angielski. I już. No i tego się robi dużo. Z wiekiem podobno to chyba jest jedyna umiejętność, która się rozwija. Właśnie bardziej się rozumie innych ludzi i bardziej intuicja rośnie, a wszystkie inne rzeczy niestety się pogarszają. U nas w Iszipie nie mamy macedonistyki. Nie można się uczyć macedońskiego i kultury macedońskiej. Nie mamy takiego jakby odłamu slawistyki. I myślisz, że dlaczego tak jest? Czemu w Warszawie ciężko się nauczyć macedońskiego? Jestem w szoku, jak ludzie mało wiedzą o Macedonii. Jakby spytać przeciętnego przechodnia, czy jest taki kraj jak Macedonia, to nie wiem, czy by odpowiedział prawidłowo. Ludzie nie wiedzą, że jest takie państwo. Może myślą, że to jest kraina w Grecji, no bo jest. Albo, że to był starożytne państwo Aleksandra Macedońskiego, ale że teraz współcześnie istnieje, no to mało kto wie. Ostatnio zmieniałem pracę kilka razy i na przykład jak są portale, nie wiem czy słuchacze korzystają na przykład z pracuj.pl, tam się wpisuje jakie szkoły się skończyły, są takie, no, tam się rejestrujesz po prostu. Jeżeli wpiszesz język macedoński, automatycznie zawiesza się system cały. Można wybrać z listy, ale jak klikasz zaakceptuj, to musisz wszystko wpisywać od nowa. Jeśli wpisałeś język macedoński, ja wpisuję tak. Niemiecki, angielski, rosyjski. Klikam zaakceptuj, przechodzi. Jeżeli dopiszę macedoński, wyskakuje błąd. Także nawet tutaj jest kłopot. Kiedyś jak miałem Szkodę i w PZU też zgłaszałem na ich stronie w formularzu elektronicznym, wpisz swoje imię, Marcin. Wpisz drugie imię, Ilia. Płeć, mężczyzna. Błąd. Ilia nie jest imieniem męskim. No. To zostawiam puste. Też błąd, to wpisz drugie imię. Jak tutaj ludzie nie wiedzą, że może być imię Ilia, że mężczyzna może tak mieć na imię, albo że jest kraj Macedonia, albo że jest język macedoński, bo systemy się zawieszają. Tak jakby nie istniała. Jakby nie istniała. Często oglądam mapy, na przykład, nie wiem, bezrobocia, mapy Europy, na przykład, nie wiem, spożycie mięsa na głowę czy coś. Czasami są wszystkie kraje zaznaczone, a Macedonia nie. Nie wiem, czy zwróciłaś na to uwagę. Poszukaj sobie jakichś takich danych, nie wiem, dochód narodowy na mieszkańca. Albania jest, Serbia jest, a Macedonii często nie wiadomo z jakich przyczyn nie ma. Jest to smutne, bo to nie jest dla taki mnie tak. Byle jaki kraj. Dla mnie tak. On ma swoje bogactwo kulturowe, swoją historię, swój język i to jest wielka szkoda. Dla mnie to jest dziwne. Tym bardziej, że są przecież też małe kraje, nie wiem, jak Luksemburg czy Czarnogóra. Każdy Polak wie, co to jest Czarnogóra czy Chorwacja, bo tam jeździ na wakacje. No nawet tak. Albania. No Macedonia jest właśnie taka mocno nieodkryta przez Polaków. Bardzo, tak. A myśli, że da się coś z tym zrobić? Mi się wydaje, że powinna Macedonia wstąpić do Unii Europejskiej. Wszystko idzie chyba w dobrą stronę. Grecja, która blokowała przyjęcie, przestała blokować. Były spór o nazwę. Także myślę, że wszystko zmierza w dobrą stronę. A czujesz się jakoś czasami wyjątkowo, jak wiesz, że masz te macedońskie korzenie? Wszyscy myślą, że to polskie nazwisko, bo się kończy na ski. W ogóle Polacy myślą, że jeżeli czyjeś nazwisko się kończy na ski, czy tam ski, to musi to być polskie. A właśnie okazuje się, że nie. Także wszyscy mnie traktują jak Polaka ze względu na to, że nazwisko brzmi bardzo po polsku. Miałem kolegę w pracy, nazywał się Markowicz i był Litwinem. Litwin o nazwisku Markowicz. Jego rodzice też byli Litwinami, natomiast jeździł też w te same strony, gdzie ja, służbowo i się bał jeździć na przykład do Kosowa, bo był posądzany, że jest Serbem. A tam niespecjalnie w Kosowie lubią Serbów. A on w ogóle nie miał nic wspólnego ani z Serbią, ani w ogóle nie był Słowianinem, ale po prostu miał takie nazwisko Markowicz. I ze względu na to nazwisko bał się przejeżdżać przez Kosowo. Ja też jak jeździłem z Bułgarii do Czarnogóry, też wolałem ze względów bezpieczeństwa nakładać drogi i omijać Kosowo od północy. Kiedyś mi opowiadałeś historię, jak w Bułgarii przekraczałeś granicę i zwrócili uwagę na twoje nazwisko. To prawda. Podjechałem, wyszedłem do okienka, daję paszport, jechałem z Rumunii do Bułgarii. O, mówi, Bułgar. Ja mówię, nie, Polak. Nie, ty masz, mówi, bułgarskie nazwisko. Ja mówię, nie, jestem Polakiem.
Ale bo nazwisko masz bułgarskie. Mówię, nie, macedońskie. Nie ma Macedończyków. Są tylko Bułgarzy. Tak usłyszałem. Nie kłóciłem się, no co? Chciałem być wpuszczony, więc się nie kłóciłem. Bardzo nie potrafią wyjść tak poza te swoje ramki. No, nie wiem, Bułgar myśli, że jestem Bułgarem. Polak myśli, że jestem Polakiem. Różni ludzie próbują nam wmówić, kim jesteśmy, a to my sami powinniśmy decydować. A ty się czujesz jako Macedończyk? Jako Polak? Czy jako taki? Polak. Jako Polak. Mój tata też się czuł jako Polak, który ma korzenie macedońskie. A myślisz, że jakbym ja albo inne twoje dzieci poznały dziadka, to byśmy mówili dzisiaj po macedońsku? Czy on by nas chciał uczyć macedońskiego? Pewnie tak. No właśnie, ja się miałam urodzić w drugą rocznicę jego śmierci. Tak? No. Zawsze jak zapominasz o moich urodzinach, w sensie jak ci się myli, to dlatego, że dziadek umarł 27, a ja mam urodziny 29. Nie wiedziałem o tym. Nie wiedziałem, kiedy umarł. 27. Ale faktem czasami nie pamiętam, czy 27 się urodziłaś, czy 29. Ja nigdy nie pamiętam daty śmierci, tylko urodzin. No ale urodzin data też nie była taka jasna w przypadku dziadka, nie? Nie, nie wiadomo, kiedy się urodził. Jego rodzice nie umieli czytać i pisać. Nie chodzili do szkoły, mieszkali na wsi, zajmowali się rolnictwem wysoko w górach i po prostu nie było tam ani szkół, ani możliwości nauczenia się. Także nie było też żadnych świadectw urodzenia czy aktów urodzenia. A dziadek na przykład nie chciał was wysyłać z wujkiem do jakiejś szkoły? Na przykład takiej dodatkowej nie. Z macedońskim? Czy coś takiego w ogóle może nie istniało w tamtym momencie? Żebyście mogli nie. się uczyć. Nie istniało. Zapisali nas tylko na angielski w podstawówce dodatkowo, bo kiedyś można się było uczyć tylko języka rosyjskiego w Polsce. To od 5 klasy podstawówki to był obowiązkowy i wszyscy się musieli go uczyć, czy chcieli, czy nie. A później w liceum można było sobie wybrać drugi język, ja wybrałem niemiecki. Miałem do wyboru angielski i niemiecki, wybrałem angielski, ale już nie było miejsc, więc trafiłem do klasy z językiem niemieckim. Nie było szkół innych. Zresztą nauka była kosztowna, kiedyś się bardzo mało zarabiało i tak wysyłać na dodatkowe zajęcia było ciężko. A uczył was w domu, nie. czy nie? Nie, moja mama się nauczyła biegle i do tej pory mówi. I mój brat też się nauczył, ale ja jakoś nie. A mówiłem mu nawet, żeby mnie uczył, bo on mówi, no to się uczy. To. rozmawiaj. No on tak się uczył, to był odważny, prawda? Tańczyć się nauczył, jak twierdził, bo prosił nauczycielki do tańca. I były jakieś tam bale maturalne, studniówki, inne dyskoteki w szkole. To on mówi zawsze, że prosił nauczycielki do tańca, bo one dobrze tańczyły, bo były dorosłe. I tak się nauczył. Więc twierdził, że jakbym chciał, to mi się nauczył po prostu rozmawiając. Może coś tak. w tym jest. Pewnie tak, ale byłem wstydliwym dzieckiem. Nigdy nawet po polsku dużo nie rozmawiałem. To większość twoich dzieci, wszystkie twoje dzieci znają przynajmniej tak, dwa języki tak. dobrze. Bardzo się Czyli cieszę w rodzinie jednak to zostało, bo ja zawsze przyjmowałam jako oczywiste, że młodzi ludzie znają jakieś języki obce, że jest to oczywiste. Może niekoniecznie angielski, ale jakiś drugi język znają. Po czym okazuje się, że wcale to tak nie wygląda. Ludzie nie mówią dobrze w obcych językach, a twoje dzieci tak przynajmniej dwa obce znają. To prawda, bardzo się cieszę. Nauczyły się, bo chciały. To jednak nauka języka wymaga wysiłku jakiegoś. Jeździłem często do Rosji i też byłem zdziwiony, że tam ludzie bardzo słabo znają języki obce. A przecież angielskiego chyba uczą się przez 10 lat, z tego co wiem. Bo tam podstawówka trwa 10 lat i tego angielskiego się uczą, ale po prostu jeżeli nie ma motywacji, jest tylko po prostu nauka w szkole, pewnie tak i w Polsce w wielu szkołach, że jest nauczyciel, który jest mało lekcji, nauczyciel, nie wiem, zachoruje, na zastępstwie się robi co innego i po prostu rodzice w domu też nie przykładają do tego większej wagi i po prostu młodzież nie zna. Tak samo jak z niemieckim zauważyłem. Jak ja trafiam do jakiejś firmy i mówię po niemiecku, no to wszyscy zdziwieni, że ja mówię po niemiecku. I wszyscy mówią, o, ja się uczyłem też niemieckiego, ale nic nie pamiętam. Tak to chyba jest z językami, że jeżeli się poświęci nawet dużo czasu w tej szkole, ale później się tego nie kontynuuje, nie ma motywacji, żeby, nie wiem, pojechać do kraju jakiegoś. Ja miałem szczęście, bo na rok pojechałem do Niemiec. Dostałem takie stypendium. Jeżeli ktoś skończy naukę na tej po prostu szkolnej nauce języków obowiązkowych, nie chodzi na zajęcia dodatkowe, nie używa tego na co dzień, no to bardzo szybko zanika ta znajomość. I każdy po niemiecku potrafi powiedzieć kilka słów albo zrozumieć jakieś zdanie, ale już całego zdania poprawnie nie powie. No bo po prostu uczył się w szkole,
i zapomniał. A jest jakiś język, który byś chciał jeszcze znać, nie. że ci brakuje? Nie. Wszystkie potrzebne znasz. Tak. Bo na Bałkanach się dogadasz, w Niemczech tak. się dogadasz, angielski też? Też. Angielskiego się właśnie też późno nauczyłem, także im później się zaczyna naukę, tym trudniej jest. I po prostu jest taki moim zdaniem najlepszy wiek na naukę języków. Im wcześniej, tym lepiej, a później też można oczywiście, ale to już wymaga więcej wysiłku. Czas na słowiańskie polecajki. Ja czytam głównie teraz reportaże, bo jedna córka mi podsuwa reportaże i książki o zwierzętach, bo druga córka mi podsuwa książki o zwierzętach. I reportaże, no oczywiście o Bałkanach najbardziej lubię. Jest taka pisarka Małgorzata Reimer, napisała o Rumunii bardzo fajną książkę Bukareszt, kurz i krew, chyba taki jest tytuł. Bardzo mi się podobała. Później napisała książkę o Albanii, też polecam. A książka w stronę Ohrydy? Też przeczytałem, nie pamiętam. Wiem, że bułgarska pisarka, ale nie pamiętam tytułu. Czyli tutaj powstają w Polsce jakieś reportaże też o tej Macedonii? Nie, to była o Rumunii i o Albanii. Dwie książki napisała, a ta w stronę Ohrydy to napisała Brytyjka czy Irlandka bułgarskiego pochodzenia. Okay. Jej rodzice byli Bułgarami i wyemigrowali chyba do Wielkiej Brytanii. Polacy nie piszą książek o Macedonii. To może ty napiszesz pierwszą. Albo któreś z moich dzieci. To bardzo ci dziękuję. Również za dziękuję. I dziękujemy za słuchanie. Dziękuję. Cześć. Pa. Pa. Dzięki, że byliście. Do usłyszenia ponownie.